Dzisiaj kilka fragmentów, jak każdy się domyśla, tradycyjnie ze Starego i Nowego Testamentu. I zanim będziemy czytać te fragmenty, a będziemy się dużo bardzo czytać, także jak ktoś ma Biblię, to niech se weźmie. Myślę, że większość będziemy czytać niż będę mówił. Myślę, że to nawet na plus wyjdzie. To chciałem powiedzieć taką rzecz najważniejszą. Nie chcę tu jakichś mądrych słów używać, ale taką najważniejszą rzecz. Najważniejsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, to Biblia mówi o dwóch sprawach. Pierwsze to o zbawieniu. Jak to zapytał człowiek Pana Jezusa, w jaki sposób mogę dostąpić zbawienia, Panie? Ci, którzy znają tekst Biblii, to wiedzą, co Pan Jezus powiedział. Biblia mówi o zbawieniu. W jaki sposób człowiek może zostać zbawiony? I to jest najważniejsza rzecz. Bo cóż, ja zawsze robię taki obraz, cóż choremu na raka z informacji, że no właśnie, że co, że udało mu się coś kupić tanio, nie? To nie rozwiązuje jego najważniejszego problemu. Nie? I cóż z informacji, jak żyć, chociaż to jest bardzo ważna informacja, jeśli nie mam rozwiązanej tej najważniejszej sprawy. Nie mam relacji z Bogiem, nie mam. Nie, jakby to tak się nazywa zbawienie, nie? Czyli powrót do relacji z Bogiem, nie? Który został tak zniszczony, zerwany przez grzech. I to jest najważniejsza rzecz, ona zawsze będzie najważniejsza i nigdy nic nie będzie ważniejszego. A druga rzecz, o której mówi Biblia, to jest właśnie życie. No bo wiecie, o zbawieniu to tam kto zna, kto wie, w jaki sposób można dostąpić zbawienia. Czy ktoś wie? Może powiedzieć tak po prostu, no, jak to mówią, do nas w nocy budzić i powiedzieć, jak mogę zostać zbawiony? Jak? Ktoś wie? No. Uwierz Pana Jezusa. Łaską zbawieni jesteśmy. I to jest w ogóle fundament niepodważalny, niedyskutowalny. I wszyscy, którzy mówią, no tak, ale tak, to jest taki mądry termin, to się nazywa, ja powiem, semipelagianizm. Czyli trochę Pan Jezus, a trochę my. Nie? Tak właśnie niektóre kościoły gdzieś tam w to urzędzą. To jest prawda niepodważalna i to jest ta wiadomość najważniejsza we wszechświecie i ważniejszej nie ma, nie było i nie będzie. Ale też jest życie, czyli no, każdy z nas żyje codziennie. Nie? I ja myślę, że spora część Biblii to jest właśnie o życiu. Jak żyć? Myślę, że to jest bardzo aktualne pytanie, bo ja wciąż spotykam ludzi, którzy zadają sobie pytanie, jak żyć akurat w tej nowej rzeczywistości. Nie? Ale ona tylko pokazuje, co jest w środku. Bo trudne sytuacje, jak to ktoś powiedział, niektórzy mówią, bo ta sytuacja mnie tak osłabiła. Nie, trudne sytuacje pokazują, co jest w środku w człowieku. One nie osłabiają, one pokazują słabości. I ta sytuacja, w której teraz funkcjonujemy, wiele ludzi zadaje pytanie, no i ci, którzy mnie tam znają, Sabina bardziej w pracy wie, że ja tam z klientami, to zaraz po 10 minutach już rozmawiamy o problemach życiowych i tak dalej. No i często ludzie zadają pytanie, no dobra, no ale jak żyć w tej nowej rzeczywistości? A ja mówię, ale pytanie jest podstawowe, w ogóle jak żyć? W każdej. Dzisiaj jest taka, jutro będzie trochę lepiej, pojutrze znowu będzie jakaś inna sytuacja. I tak dalej, i tak dalej. My, ci, którzy dłużej żyją, to wiedzą, że no, ja bardzo lubię taki obraz. Taka jest bajka, jak się rano mrówka urodziła. No i w lipcu ciepło było, urodziła się, no i konik polny, tam, który powiedzmy już tam troszkę dłużej. Albo weźmiemy, nie wiem, jakiś zwierzę, zając, nie, żeby to zrobić duży kontrast. No i zając tam jakieś rzeczy robi, wysłuchaj, mrówka, wiesz, bo to przyjdą takie dni, że będzie zimno i śnieg A co ona mówi? Co chyba żartujesz? Przecież ja od kiedy pamiętam jest ciepło, słoneczko i tak zawsze będzie, nie? Ale wiecie, że to nieprawda, nie? Jak mamy taką perspektywę, to tyle wiemy, nie? I ten przysłowiowy zając mógł jej opowiadać o wichrach, o burzach, o śniegu, o listopadzie, o tym, że bardzo, jak to dzisiaj w tramwaju słyszałem, lipiec i listopad to są najbardziej deszczowe miesiące w roku, to ilość opadów jest największa. Albo że będzie minus 30 i nie będzie tego wszystkiego, a mrówka patrzy i mówi, chyba żartujesz. Że takiego czegoś, jak, co mówi mrówka, od kiedy pamiętam,
nigdy nie było inaczej, jak ładnie ciepełko i słoneczko świeciło. Nie? Ale wiadomo, że to jest nieprawda. Nie? I dokładnie tak w życiu każdego człowieka jest. Oczywiście dzieci pamiętają mniej, nie? Dorośli, a starsi jeszcze więcej. Nie? Jak żyć? Jak żyć w ogóle? Jego, oczywiście takie, jeszcze raz powiem, że te sytuacje jakby łatwiej, znaczy może one jakby nakierowują na to pytanie, jak żyć, jak się zradzić z tym wszystkim. Nie? Ale w ogóle jak żyć? Bo oczywiście można żyć na dwa sposoby. I tutaj o tych sposobach będę mówił. Nie? Myślę, że przeczytamy pierwszy fragment. Będą dzisiaj trzy, dwa krótkie i jeden bardzo długi. Pierwszy to jest dla tych, którzy mają tekst biblijny, to jest strona 582, a dla tych, którzy na telefonie czy coś, to jest psalm pierwszy. Psalm pierwszy. 582 albo psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi, są oni bowiem jak plewa, która wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. Konstrukcja psalmu jest prosta. Dwie postawy i konsekwencje. Pierwsza postawa to są trzy pierwsze wiersze. Szczęśliwy mąż. O, to dla tych wszystkich, którzy chcą być szczęśliwi. Nie, nie tylko mężowie, ale może i kobiety też. Szczęśliwi. Który nie idzie za radą bezbożnych. I oczywiście, no, myślimy, że bezbożny to ten tam, nie wiem, jakiś złodziej albo jakiś tam morderca, no bo to, wiadomo, to jest bezbożny, nie? Ale to myślę, że to też nie o taką. No bo nikogo z nas tutaj nie namówimy na to, żeby kraść albo zabijać, albo jakieś tam. Nie o takie rady chodzi. Ale w ogóle o rady w życiu. Jak funkcjonować w życiu. I starszy cokolwiek włączyć, cokolwiek wziąć do tych rad, bo warto, myślę, że wyjaśnić słowo bezbożne. To nie chodzi o taki, który tak w sposób taki, no, dość wyraźny, ale bezbożny, bez Boga. Czyli wszystko, co on robi, co mówi, jakie ma zamiary, plany, one nie biorą pod uwagę Boga. To wcale nie musi znaczyć, że on morduje i kradnie. On ma własny sposób na to wszystko. No i tutaj cały świat się otwiera, nie? Dzisiaj jest promocja indywidualizmu. A to jest. Ja w zeszłym tygodniu trochę popatrzyłem to. Indywidualizm bądź sobą, myśl o sobie, w ogóle to aż bije po oczach. Ja rzadko patrzę w media, dlatego tym wyraźniej widzę. No jak ktoś codziennie tam ogląda, to jemuś to się spłaszcza, on tego nie widzi. Nie? Tak jak ja rzadko słucham radia, więc wychwytuję wszystkie absurdy albo i dobre rzeczy. A słuchający codziennie, ktoś, kto wsiada z samochodu, włącza i jedzie, to tam nawet nie słyszy tego. Nie? Chodzi o ten wiersz mówi, szczęśliwy, kto nie idzie za tymi, którzy radzą bez Boga. Bez Boga, według własnych jakichś standardów. Nie? Ja lubię powtarzać, że dzisiaj na świecie, kiedyś wyznacznikiem wszystkiego było prawo naturalne, tak to się mądrze nazywa, my wiemy, że to chodzi o prawo Boże. Nie? Ono lub tak czy inaczej było zawsze najważniejsze. We wszystkich częściach świata w zasadzie różne odmiany dekalogu były. Nawet w Ameryce czy gdzieś tam. To było bardzo, ale to było najważniejsze. Dzisiaj jest coś takiego prawo stanowione. Wyjaśnię różnicę. Prawo naturalne jest zawsze niezmienne. Prawo stanowione przychodzą ludzie i ustalają. I dzisiaj można ustalić, że nie będę nawet mówił tak, a jutro się w pięciu zbierze, podniesie rękę i powie, że tak.
to jest prawo stanowione. I dzisiaj wszystko opiera się na prawie stanowionym. I nie tylko mówimy teraz o państwie, ale w ogóle. Jakaś grupa coś ustali i tak ma być. I to jest najważniejsze. I nikt się nie odnosi do jakiegoś fundamentu. Jakiegoś fundamentu, bo siada 10 i mówi, a my uważamy, że tak. I już. A przychodzi 100 i przegłosowuje, a my uważamy, że tak. I nawet nie chcę tutaj wchodzić. I to jest ta rzecz, która dzisiaj jest, dzisiaj funkcjonuje, tak nie chcę mówić. Bez Boga, bez fundamentu. Wiecie, w Szwajcarii w czasie reformacji, do dziś są te pomniki, tam stoją i tam jest napisane, że nawet najzwyklejszy człowiek mógł przyjść do wspólnoty. No to wiecie, to Szwajcaria, która zna historię reformacji Szwajcarii, to wie, że tam połowa kraju to były wspólnoty różnego rodzaju. I tam było napisane, że każdy człowiek może przyjść do wspólnoty, nawet ten najbiedniejszy, wyjąć fundament i powiedzieć, nieprawda, tak. I nikt nie powiedział, ale to ty tak uważasz, nie? A my możemy inaczej. Bo był fundament, był punkt odniesienia do wszystkiego. To, co robimy, jest dobre, bo zgodne jest z fundamentem, a to, co chcemy, jest złe, bo jest niezgodne z fundamentem. To oczywiście, jak to bardzo ułatwia życie i funkcjonowanie, jak to porządkuje w ogóle całe życie, to myślę, że jakby nie miejsce o tym teraz mówić. Bez Boga, czyli po mojemu. Tak jak ja chcę. Tu się zaśmiałem dzisiaj, że ja się dzisiaj czuję czajnikiem z gwizdkiem. Nie? Bo wiecie, teraz jest moda. Nie to, kim jestem, tylko kim ja się czuję. A ja tak czuję. No i co? Nie? Mogę. Jaki to ma sens? Dlatego mówię, szczęśliwy człowiek, tutaj jest napisane, który nie idzie za radą tych, którzy świat układają według własnego, nie według Bożego systemu wartości. Bezbożny, bez Boga. Nie pomoże mu. Jeśli jesteś człowiekiem, który nasłuchuje, co tam nowego, jakie tam nowinki, co kto nowego wymyślił, no to nie chcę mówić. Nie? A żeby nie zatrzymywać się, pójdźmy dalej. Nie stoi na drodze grzeszników. To nie, no nie, że tam się stanął i oni przechodzą i go tam, nie wiem, podeptali go, bo on tam stoi. Nie. W innych tłumaczeniach jest, nie przemieszcza się po drodze grzeszników. Nie, bo mamy dwie drogi. Myślę, że analogie są proste. Ja jak to myślałem nad tym, to mówię tak. Jest ta szeroka droga, to wszyscy wiedzą, nie? Ja tam... Jak mi się, czego Pan Jezus tak powiedział, że ta szeroka droga, to ona tam... A taka wąska. Niektórzy mówią, no bo ona taka wąska i tak się źle po niej idzie. Nie. Ona jest wąska. Ten obraz, w tym obrazie Pan Jezus chciał powiedzieć, powiedział Pan Jezus, że bardzo trzeba ostrożnie iść, bo ona jest wąska. Że, tak jak mówię na początku, bardzo łatwo z niej zejść. A szeroka? No to każdy sobie idzie, gdzie chce. Nie? Całą szerokością idą. Tylko pytanie, dokąd? I tutaj jest napisane, szczęśliwy ten, który nie przemieszcza się po drodze grzeszników. I też znowu jeszcze raz powtórzę, nie chodzi o złodziei, rabusiów i tak dalej, bo to nie o takich, wiem, bo to byłoby zbyt łatwe i zbyt proste i ktoś powiedział, no, ja tam w ogóle nie myślę o takich rzeczach. Nie? Ale właśnie o tym sposobie życia, po mojemu. Wiecie, ja w 90-tych latach, 94, 95 rok w takim okresie, miałem takiego znajomego, takiego brata ze zboru, Amerykanina. Steven Halen się nazywał. I on w Polsce mieszkał. No, z 15 lat mieszkał w Polsce. Teraz jakiś czas temu wrócił do Stanów Zjednoczonych. I kiedy rozmawialiśmy o różnych, no właśnie, jak to jest w Stanach naprawdę, nie? Tam jak w telewizji pokazują, nie? Albo jak przyjeżdża jakiś profesor z uczelni, ale on był elektrykiem. Wiecie, on znał Stany Zjednoczone te takie normalne, tak jak my, nie? Taki zwykli ludzie, nie? Tam profesor z uczelni albo jakiś tam bogaty człowiek, milioner, nie? Chociaż nie chodzi, że milioner to ktoś gorszy, nie? To nie w tym rzecz. I on mówił, słuchaj, u nas w Stanach Zjednoczonych pieniądze nie są już najważniejsze. 94, 95 rok. Dla przeciętnego człowieka największą wartością nie są pieniądze. Ja mówię, co? On mówi,
żeby mógł robić po swojemu. Żeby żył i robił tak, jak ja chcę, jak mi się podoba. On to mówi, to ludzie to nazywają wolnością, oczywiście to tam z wolnością nie ma nic wspólnego. Mówi, tak jak ja chcę. To już u nich było, teraz to do nas, od paru lat, ja widzę, to już jest inwazja indywidualizmu. Nie? Myślicie, że w kościele nie? Nie ma? Ile znacie ludzi wierzących, którzy mówią, a ja to najważniejsze, że mam relację z Panem Jezusem, a w społeczności to już tam mam albo nie mam, przecież to nie mam. Najważniejsza jest relacja przez Jezusem, nie? No, no najważniejsza jest, tak? W społeczności żadnej z nikim. A już nie mówię, żeby komuś służyć. Nie. Bo on ma relację z Panem Jezusem i to w zupełności. To jest właśnie, to jest indywidualizm. Ja żyję po swojemu, tak jak ja chcę. Nie będę się z nikim wiązał. Wiecie, jakiś czas temu jeden człowiek powiedział mi na moje pytanie, czemu nie jesteś członkiem jakiejś społeczności? No, to pierwszy to powiedział, a ja tam się nigdzie nie będę podpisywał. Ja mówię, nie musisz się podpisywać, tylko powiedz słownie, nie? Że się zgadzasz. Tak, wiesz, on mówi do mnie, żadnemu pastorowi nie będę podlegał. Oczywiście, czy ktoś z was tu podlega pastorowi? Nie. To jest tylko forma organizacyjna. Ale to jest właśnie to. Nie, będzie po mojemu. Tak ja chcę, bo ja mam prawo. Tutaj nawet nie chcę mówić tych różnych rzeczy. To tak naprawdę to jest droga nieboża. To nie mówimy o kradzieży, o gwałtach, napadach i tam oszustwach. Bo to w świecie, nie? U nas tego przynajmniej w dużej liczbie nie ma. Ale to jest to niebezpieczeństwo. Ja. I trzeci tutaj mówi o tych szydercach. I też można pomyśleć, to ci, co się śmieją z innych, nie? No nie. Jeśli trzymamy się kontekstu tutaj, to tekst mówi o naśmiewaniu się z Bożych praw i z Bożego Słowa tutaj. Ci nie będą szczęśliwi. Ludzie, którzy, no tak, w zasadzie wiesz, dam przykład. Mam znajomego, który krąży po różnych społecznościach, tak to można powiedzieć. Jaki jest jego stan prawdziwy, nie wiem. Ale krąży po różnych społecznościach, wielu był i w wielu miastach. I kiedyś rozmawialiśmy i on powiedział tak, słuchaj, no bo wiesz, on to takie odkrycia ma różne i mi przynosi je i pyta, co ja na to. I mówi, słuchaj, no bo apostoł Paweł, to on tak do końca, to ja bym go w Biblii nie zamieścił. Bo między jego nauczaniem, a nauczaniem Pana Jezusa to jest w ogóle przepaść. Nie wiem, gdzie on tą przepaść zauważył, nie? Ale on widział. Dlatego należy zostawić nauczanie Pana Jezusa, a apostoła Pawła odrzucić i wtedy Biblia będzie kompletna bez nauczania, czyli jak wiecie, bez listów Pawła i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak mówi, to jest jakiś powód oczywiście, bo to nie jest tak dlatego, że nagle coś mu się tam... Nie? Oczywiście, zawsze jest podtekst, nie? Ale on mówi, nie, to tam, wiesz, i ci wszyscy, którzy tam te listy Pawła czytają, a to... Na mnie nie chcę powiedzieć tutaj. Nie? Głupcy. Żarty robi. Nie? Śmieje się, mówi, jakie to tam wartości? Nie? Co to za wartości Paweł tam? I jest wielu ludzi, oczywiście humorystyczne, wiecie, że kto tam interesuje się różnymi ciekawostkami, to wie, że 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych wyszła Biblia, gdzie taka nowoczesna Biblia, to wiecie, tam jest Ojcze Nasz i Matko Nasza, nie? Duchu Święty i Duszko Święta, bo przecież nie może być tylko mężczyzna. Nie? To jako humorystycznie pokazuje. Nie? Ale jest mnóstwo ludzi, którzy naśmiewają się. Nie? Naśmiewają się z Bożego Słowa i mówią, dobrze. My tam wiemy lepiej. Nie? I szczęśliwy człowiek, który nie uczestniczy w tych wszystkich rzeczach. No, można odetchnąć, to nie będzie przecież. Ale to jest jedna strona. Wiecie, często się mówi, jak chcesz coś, nie wiem, chcesz mieć dobre życie, to nie rób tego. Dobrze, nie? Co dalej?
Ale co ja mam robić? Bo oczywiście można, to tak jak myślę, że najlepszy przykład jest dzieci. Ja zawsze słyszę, bo dzieciom trzeba to zabronić. Ja mówię, no dobra, ale co im dacie w zamian? No to zabronisz im wszystko, posadzisz na krzesełku i niech siedzi, tak? I z tobą rozprawia o mądrych słowach. Nie? Przecież to jest dziecko, ono musi coś dostać w zamian. Jak nie to, to to, nie? Ten przykładowy smartfon, nie? To teraz taki jest chłopak do bicia, nie? Się mu zabierze, no i teraz się zajmij. No nie. Coś to dziecko musi w zamian otrzymać. Nie, nie wiem właśnie. Ja pamiętam, często było właśnie zabrać to, no i dziecko mówi, tato, czy tam wujek, czy nieważne, żeby było na mnie wujek, to zagraj ze mną w grę planszową. A nie chce mi się. No właśnie. Zabrałem mu to, no i co teraz? Niech się zajmie sobą, nie wiem, niech Arystotelesa poczyta, tak? No nie. W oryginale oczywiście, nie? Starogreckim, jasne. Z akcentem peloponeskim. Tak, ja myślę, że tak, nie? Chodzi o to właśnie, już wiemy, że nie to, ale co? I tutaj szczęśliwy kto co? Ma upodobanie w zakonie Pana. A upodobanie, to można w słowniku sprawdzić, nie? Ale to jest takie słowo, które mówię, no poczytałem, fajne. Nie? Spoko. Czy to jest upodobanie? Kto wie, co to jest upodobanie? Ktoś sobie coś upodobał. No, myślę, że długo można mówić. Nie? To samo z siebie mówi, że to jest coś bliskie mojemu sercu. Nie? Coś dla mnie ważnego i ten drugi wiersz to uzupełnia. I zakon jego rozważa dniem i nocą. To nie o to chodzi, żeby siedzieć. Nie? Nie? Bo w końcu muszę chodzić do pracy i inne rzeczy robić. Jest jak o tych, jak to jest w Mateusza, o tych o tym domu pozamiatanym, tak? Że wyszedł demon, dom pozamiatany. I co? I teraz trzeba. No i co? No i ten siedzisz tym pustym domem i wiecie, jaki finał, nie? Przyszło 7 jeszcze gorszych. I można oczywiście skupić się. Ja zawsze mówię, że można się skupić na. Ale gwarantuję klęskę. Na tym, żeby myśleć nieustannie, czego nie robić. Ale gwarantuję klęskę. No. Ale jeśli zaczniemy myśleć o tym, co robić, to gwarantuję sukces. I tu jest też to napisane. Upodobanie w zakonie Pana. I tutaj Ania czytała fragment z psalmu Dawidowego. I kto czytał psalm 119? No, myślę, że ktoś tam przynajmniej raz go zwalczył, nie? Tam w kilku wierszach jest coś takiego... A! Szybko. Ja przeczytam może. A ktoś chce, to 119, 47 i 48 wersety. Psalm 119, wiersz 47 i 48. Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham i rozmyślam o ustawach Twoich. No nawet myślę, że nie ma. Widzicie? Ten kierunek. Nie? Kierunek na Boże Słowo. Rozkoszuje się to, zastanowię się, może wezmę, może nie. Czy tak? Nie. To jest coś. Nie? Zażartuję sobie teraz. Moje ulubione lody to jest czekolada z wiśnią. Wiecie? Tak. I w Parku Chorzowskim są. Wyśmienite. Normalnie delicje. To jest właśnie to, nie? Jak jem, to... Ach. Rozkoszuję się Bożym Słowem. Czytam. A przychodzi mi... No tak, no muszę te Boże Słowo przestrzegać, no bo przecież jestem chrześcijaninem, a jak nie będę przestrzegał, to zgrzeszę, no jakoś muszę to zmęczyć. Czy to jest rozkoszowanie się? Nie. To u proroka jest, Jeremiasza, Pan mówi, kiedy skończycie mówić jarzmo pańskie? Bo oni tam ciągle mówili, jarzmo pańskie nam nałożyli, no bo nie chcieli po swojemu, nie? A Bóg mówi, to macie robić.
jarzmo pańskie. Oj, taki ciężar trzeba dźwigać. Nie? No bo muszę. A czy ja muszę chodzić do kościoła? Niektórzy mówią. Przecież nie muszę, nie? No nie muszę. Tylko rozważanie spraw w kategorii muszę, nie muszę. Ja zawsze zadaję pytanie. Jeśli kogoś kochasz. Teraz w zeszłym tygodniu była moja siostra u mnie. No i tak idziemy przez park i ona mówi, a zjadłabym loda. A ja mówię, muszę je kupić. Nie. Tak? Nie. Mówię, jakiego chcesz? No mój ulubiony? Nie, ona nie może. Ona tylko te, wiecie, bez mleka, te tam, jak się to tam mądrze nazywa. Ja mówię, jednego, dwa, pięć, tak? Znowu muszę na nią pieniądze wydać. Nie, nie tak. Rozkoszuję się Bożym Słowem, czytam, cieszę się, że mogę czytać, że je mam. Jest gdzieś tą w umyśle, to, tak jak mówię, nie chodzi o to, że siedzę cały dzień i czytam na okrągło ten tekst, bo też tak można, nie? Ale jest to, ja powiem, z obfitości serca usta mówią, nie? To wszyscy znają. Ja nawet nie chcę mówić o niewierzących, bo to coś tam, nie wiedzą, nie? Nie widzą. Ślepi są. Ale wierzących. Spotykam się z wierzącymi. Często, no ja to mam też takie coś, no to może być na nich. Jak z kimś siądę, zaraz opowiadam, jak tam w górach i tak dalej. Wiecie, to człowiek, czym żyje, to tam jest, to on będzie chciał ciągle o tym mówić, nie? No jeśli siadam z wierzącym i on właściwie ciągle opowiada o takich tematach, ja nie mówię, że był w Turcji, to rozumiem, nie? Leżał na plaży, cieplutko było, to się fascynuje. Przez tydzień, dwa, potem mu przejdzie. Ale jeśli spotykam ludzi, którzy żyją w świecie, ja to nazwę stref, stron internetowych i tych, wiecie, tych teorii spiskowych różnych. Nie? Ja tych ludzi spotykam raz na miesiąc gdzieś. Ostatnio spotkałem się z takim. Nie widziałem go za miesiące i spotkaliśmy się, spędziliśmy kilka godzin i on bez przerwy nadawał o tym. Wiecie, tam szczepić, nie szczepić, tu chipy, no nawet nie chcę mówić o tym wszystkim, bo tych, kogo to interesuje, to niech sobie wpisze. Jedne już słyszałem wcześniej, a jakieś nowe tam doczytał gdzieś i w zasadzie przez kilka godzin bez przerwy o tym mówił. Nie? On tym żyje. Nie? On żyje tym, nie Słowem Bożym, on tym. On tymi stronami, tymi ludźmi, tymi zagrożeniami, w ogóle tym żyje. Nie? To jest, czyta, karmi się, nie? Nie potrafił powiedzieć, słuchaj, a w zeszłym tygodniu przeczytałem, nie wiem, księdze Joba, odkryłem coś tam, albo coś mnie to zafascynowało, albo coś, nie, nie. On tylko, a ta strona, a te nazwisko, a ten i tak na okrągło. I ja już się, ja mam tą umiejętność, wiecie, słuchania bez słyszenia, nie, także może ktoś do mnie mówić cały dzień i będzie wyglądało, że słucha mnie, ale w ogóle nie słyszę ani słowa, więc ja nawet nie pamiętam, o czym on mówi, tylko ciągle ten jeden temat. I to jest to rozważanie Bożego Słowa nieustannie. Żyję tym. Żyję. Tym się karmię. To jest tym, tak powiem, to jest tak po angielsku, tak? Life motivem, takim motywem mojego życia. To, Słowo Boże. I ktoś przychodzi, siada, zaczynamy rozmawiać i ja mówię mu, słuchaj, a wiesz, taka fajna książka chrześcijańska, albo tam to słyszałem, albo zastanawiałem się ostatnio nad tym i stwierdziłem, że to w moim życiu trzeba poprawić i tak dalej, i tak dalej. To jest życie. Albo myślę o tym, żeby, nie wiem, pojechać tam, komuś pomóc. To jest to rozważanie Bożego Słowa. Oczywiście zależy, czym się człowiek napełnia. I teraz o skutkach. No właśnie. Ci, którzy mają upodobanie w zakonie Pana, będą jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liści nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie. Wszystko, co uczyni, powiedzie się. O, każdy by tak chciał, nie? Za co się wezmę, to się udaje. A co, Biblia żartuje? Ach, autor tak Biblii powiedział, tak, żeby tak ładnie brzmiało.
nie? Bo może do Rymu, nie? W oryginale, w hebrajsku. Nie. Wszystko, co uczyni, ale nie wszystko, co mu się wymyśli, ale jeśli to jest Boży człowiek, to myśli o Bożych rzeczach. I wszystko, co jego w zamiarach jest dotyczących Bożych rzeczy, to oczywiście może znaczyć różne sprawy. Nie? Ale powiem więcej. W zeszłym tygodniu musiałem kilka rzeczy w domu zrobić, naprawić. No, poległem przy drzwiach balkonowych. Nie? Bo mam takie drzwi balkonowe i ta klamka się rozleciała. Nie? Siadłem i mówię, nie wiem, co mam zrobić. No, najlepiej nowe drzwi kupić. Nie? Ale to nie jest rozwiązanie. Przynajmniej dla mnie. Zostawiłem to i mówię, zrobię sobie herbatę i chwilę posiedzę. I zacząłem się modlić, Panie Boże, daj jakąś mądrość, żebym wiedział, jak to naprawić, bo ja nie wiem. Próbowałem już na wszystkie sposoby. Wiecie, potem poszedłem, patrzę, tam taką blaszkę trzeba założyć. Przykręciłem, działa. A celowo to mówię, żeby powiedzieć, że to w różnych rzeczach. Nie? W różnych rzeczach. Pan Bóg nie zajmuje się tylko tymi wielkimi sprawami, nie? Każdą rzeczą. I dziecko jego może zwyciężać w każdej rzeczy. I tutaj w tej pierwszej części o tym drzewie, to jest taki bardzo znany przykład. I tak, no ja mówię, no ja miałem to szczęście być w krajach pustynnych, więc ci, którzy byli, to też to rozumieją, że jest tylko piasek. Jest piasek i tam jakieś drzewo stoi, tam jakieś drzewo stoi, nie? I potem widać, że tam jest woda. Nie? No u nas to tak, wystarczy wyjrzeć, nie? I pełno tutaj. I tutaj jest napisane o tym, że będzie jak drzewo zasadzone, wydające liście, znaczy zasadzone strumie, wydające swój owoc we właściwym czasie. Czy owocujące, przepraszam. Którego liść nie więdnie, czyli zawsze jest zielone. Zawsze jest zielone, zawsze wydające. Zawsze funkcjonujące. Ale żeby przyspieszyć trochę, bo czas leci, a jeszcze, że tak powiem, nie przeszedłem do głównego wątku. Nie tak jest z bezbożnymi. I tu jest ten obraz, który ja rozumiem, bo ja w dzieciństwie mieszkałem na wsi i wiecie, może ktoś nie uwierzycie, ale uczestniczyłem w muceniu takim mockarniom. I się wrzucało słowo i tam tu wlatywały plewy, do worka pszenicę odstawiali. Nie? I było, ja to rozumiem, bo to jest powiedziane. Są oni byłem jak plewa, którą wiatr roznosi. Tak, tak. Jak zawiało, tak poleciało. Nie? I to z tej dmuchawy tam wylatywało. No przecież u nas ludzie byli rozsądni, więc to wtedy się to jeszcze do worków łapało, bo to tam się zwierzętom. Ale jak wiatr powiał, to rozwiewało wszędzie. Nie? Przewiało na jakieś błoto, gdzieś tam. Za chwilę przewiał wiatr w drugą stronę. To pokazuje, ten obraz pokazuje niepewność, niestabilność. Nie wiadomo, co będzie za chwilę. Przyjdzie wiatr z tej strony, nie? Albo z tej strony. I to poleci znowu w drugą stronę i w tamtą stronę. Nie wiadomo, co będzie za chwilę. Nie? Takie jest życie. Tych, którzy nie położyli całej nadziei w Bogu. A może częściowo, bo ja nie chcę zajmować się za bardzo światem, chociaż też, to mógłbym dużo przykładów dawać ludzi, którzy niby mają wszystko, a nie mają nic, ale to nawet nie chcę o tym mówić. Ale takie jest życie, ludzi, którzy no może niby są w kościele, ale to tak trochę są, trochę nie są, nie? Tak. Właśnie. I tak wygląda ich życie. Gdzieś tam miotani różnymi wiatrami. To w tą, to w tamtą. I w końcu czasami już nawet nie wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. I tutaj jak już szybko skrócę, najważniejsza rzecz to jest to, że swoją zapobiegliwością uczynili tą drogę bezpieczną, dobrą. Nie, to jest powiedziane.
bo Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. To jest, czasami są takie, wiecie, zwroty, no, lecimy, czytamy psalm, nie? I to jest powiedziane, Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. To znaczy, czyją, kogo? Naszą. Pan troszczy się o naszą drogę. Musi się troszczyć ktoś tam, nie? Tam. Taka dygresja, i potem przejdę już do następnego fragmentu. W zeszłym tygodniu w pracy, no tam przychodzą różni ludzie, przynoszą różne jakieś ulotki, reklamy, przyjeżdżają przedstawiciele różnych firm handlowych i tak dalej, i tak dalej. Ze 30 różnych ulotek, reklam, prospektów dostałem. Wiecie, i tam było takie, i podkreśliłem sobie jedno słowo. We wszystkich, mazakiem, pokazałem szefowi w pracy, patrz, bezpieczeństwo. We wszystkich było. Od bezpieczeństwa w zakupie kanapek do bezpieczeństwa w podłączeniu prądu do domu. Wszędzie było najważniejsze i to takie wytłuszczone. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Nie? Dostawca kanapek pisze, my robimy takie kanapki, i tak wszystko robimy, że będziesz bezpieczny. Ja myślałem, że najedzony, ale może się pomyliliśmy, nie? Może nie o to nam chodziło. Nie? Bezpieczeństwo to jest słowo klucz. Dzisiaj oczywiście ani nikt nie jest w stanie tego zapewnić, ani to jest oczywiście tylko chwyt reklamowy, nie? Ale jest to słowo klucz dzisiaj. Jeszcze 20 lat temu to na billboardach wszędzie było napisane tanio. Także tu jest tanio. W tej chwili już to znika. Teraz jest bezpiecznie. Bo takie jest zapotrzebowanie. Kiedyś byliśmy biednym krajem, więc słowo klucz to było tanie, no bo każdy biegł i szukał tam, gdzie tanio, nie? A w tej chwili, no powiedzmy, to moje, co ja powtarzam do znudzenia, jesteśmy krajem bogatym, no więc już to nie działa, nie? Większość ludzi mówi, ja tam tanio nie kupuję, bo to w ogóle wiadomo, ile to jest warte. Nie? Ale teraz bezpiecznie, nie? My ci zapewnimy bezpieczeństwo. Słysza pani z tymi, żebyśmy sprzedawali te terminale do płatności kart. Nie? Przez 2 godziny opowiadała nie o urządzeniu, jak działa, tylko o bezpieczeństwie klienta. Jak klient będzie bezpieczny u nas. Nie? I w ogóle to jest też dzisiaj słowo klucz. Nie? No i oczywiście, jak wiecie, to jest tylko chwyt reklamowy. Nie? Ale prawdziwe bezpieczeństwo to jest na Bożej drodze. Dlaczego? No bo gwarantuje to tam PZUSA. No nie. No przepraszam, że wymieniłem teraz nazwę. Akurat nie mam nic do tej firmy. Nie? Ale tak najłatwiej było. Nie dlatego, że jakaś spółka, jakaś grupa kapitałowa mówi, będziecie bezpieczni. Nie, bo to Pan gwarantuje nam to bezpieczeństwo. A teraz musimy mocno przyspieszyć. Księga Jeremiasza, rozdział 17. I też taki bardzo znany fragment. Nawet muszę tylko powiedzieć zaraz 17 i od wiersza 5 wiersza. I to jest strona 834. Na tych, którzy patrzą do tekstu, a na telefonie 17 rozdział od 5 wiersza. I tu jest tak. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. A od Pana odwraca się jego serce. I teraz to jest to, co bardzo lubię w tym fragmencie. Bo tu jest odpowiedź na mnóstwo rzeczy. Taki obraz. Ja też pokrótce spróbuję go rozszerzyć, ale też będę się streszczał. Od Pana odwraca się jego serce i 6. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. I w innych tłumaczeniach jest napisane, gdzie tutaj mamy mieszka na pustyni, tam jest bardziej obrazowo, i trwa i chce uparcie mieszkać na pustyni, na,
na tej glebie, nie, jak to jest napisane, na zwietrzałym gruncie. No jest tak, tak bardziej złagodzone, że mieszka, a tam, że to jest jakby jego postanowienie, że on chce tam mieszkać i tak dalej. I tutaj jakby początek jest ten sam, nie? Że poleganie na człowieku, to nie o to chodzi, że ja mam zaufanie do tatka, nie? Bo to akurat dobre jest, nie? Ale na tym, co ludzkie zaufanie. Nie? Bo ktoś powiedział, no to nie możesz nikomu ufać, żadnemu człowiekowi. Nie? No nie, to byśmy nie mieli funkcjonować i Biblia o tym nie mówi. Tylko mówi na ludzkich zasadach. I jaki jest skutek życia takiego człowieka? No tu jest tutaj piękny obraz. Jałowiec na stepie. To ja tak mówię, już powiedziałem, że byłem, to jest pusty teren i stoi na środku krzak. Nie, wiecie, jałowiec to ma kolce, nie, i te jagody takie dość może niesmaczne. Nie? Stoi na pustym terenie, sam. Wiecie? Rozumiecie już obraz? Tak. Kolczasty. Z kwaśnymi owocami. Ilu znacie takich ludzi? Znacie takich ludzi? No ja znam sporo. Nie? Nawet w zeszłym tygodniu spotkałem się z takim i cały czas mówię o ludziach w kościele, nawet nie chcę mówić o poza. Nie? No to tamto jakby oczywiste. Nie? I byliśmy w większej grupie i te osoby, które tam też były, nie znały tego człowieka. Spotkaliśmy się i po 2 godzinach jeden człowiek mówi do mnie, tak wziął mnie na bok, trącił, mówi, słuchaj, ty się z tym człowiekiem się nie da wytrzymać. Ja mówię, jak sobie, tak? Tak, dokładnie taki obraz, nie? Wszystko wokół niego się kręci. Sam, jak ten krzew sobie na tym świecie, wszystko wokół niego, próba zbliżenia to zaraz kuje, a już o tych kwaśnych owocach nawet nie będę mówił. Po 2 godzinach wszyscy chcieli iść stamtąd, gdziekolwiek, żeby tylko z tym człowiekiem nie przesiadywać. Tak funkcjonuje, tak, taki jest. I to jest, myślę, że bardzo dobry obraz. Jeśli znacie takich ludzi, to wiecie dlaczego. Dlatego, że oni mają własną wersję rzeczywistości. Nie chcą żyć po Bożemu, tylko tak jak oni uważają, że powinno być. Nie? To, że w Biblii to jest napisane, no, no dobra, ale ja wiem lepiej. Nie? Siedzą sobie. Sami tacy. Nie? Nie zbliżaj się, bo poparzę, ukuje za bardzo. A też pożytku nie ma żadnego. Owoców nie ma żadnych. I tacy są. I tu jest dalej napisane, właśnie o tym mówię, że uparcie mieszka. Tak, i oni wybierają taką rzeczywistość. Wybierają taką rzeczywistość. Siedzieć sobie, no oczywiście cały świat jest zły dla nich, nie? Bo oni widzą, nie? Bo oczywiście to nie jest tak, że oni są naprawdę na pustyni. Nie, oni widzą tą pustynię, nie? I tutaj jest powiedziane na jałowym gruncie, nie? Jakie to życie jest? Jałowe. Bezwartościowe. Oni tak to widzą. I tutaj jest ten piękny obraz. Nie dostrzegają tego, co dobre, że dobro jest. Nie? Oni nie widzą już w ogóle dobra. Nie? I ten człowiek, o którym mówię, jedna z osób mówi, słuchaj, on tu przez 3 godziny ani się nie uśmiechnął, ani nie powiedział dowcipu, on tylko bez przerwy. Ja mówię, tak, on tak całe życie. I to nie chodzi akurat o niego. Nie? Ale taki jest skutek mówienia, no, może tak, ale ja wiem lepiej. Nie? Ja wiem. To, że wiecie, dzisiaj rano, tak jak jechałem tramwajem, to też taka dygresja przyszła. Przez historię zawsze człowiek był częścią jakiejś wspólnoty. Zawsze, nie? To zawsze tak było, że czy takiej, czy śmakiej. I wydalenie ze wspólnoty było tragedią dla tego człowieka. Czy dzisiaj tak jest? Czy dzisiaj ludzie myślą, nie chcę powiedzieć społecznie, ale grupowo? Nie. Nawet nie ma takich haseł. Jest hasło ty, wokół ciebie. Nawet nie chcę już mówić, ty jesteś wart, czy coś tam. Ale jest przesunięcie. A człowiek bez grupy, jakiejkolwiek, nieważne kto to jest, nie, nie jest człowiekiem. Jemu się wydaje. Nie? I on jak ten krzew siedzi na tej pustyni, wszystkich by pogryzł, że tak powiem, przyjemności żadnej z nim nie ma. Nawet nie widzi nic dobrego, bo cokolwiek dobre jest. A wiecie, ile jest dobrych rzeczy, nie? Ile jest dobrych rzeczy wokół nas? Ktoś widział?
jakąś fajną rzecz dzisiaj? Z ilu rzeczy można się cieszyć? No, ja myślę, że to jak od Mercedesa i od 2 milionów na koncie, to już się można zacząć się zastanawiać, czy warto się cieszyć, nie? Mnóstwo jest rzeczy, z których można się cieszyć. Z najprostszych. Nie? I człowiek, który żyje w jakiejś wspólnocie, który jest blisko Boga, cieszy się z prostych. Wiecie, znacie to, ja nawet nie muszę mówić. Ci, którzy są blisko Boga, to idą i, że tak powiem, przechodzi, nie wiem, królik. A jaki ładny królik. Wszystko cieszy człowieka. I wrócę też do obrazu i idziemy gdzieś tam sobie pod górę i pyta się mnie jedna osoba, mówi, a to wy tą pod górę, to po co tu idziecie? Ciągle wracam do tego człowieka. Po co wy tu pod tą górę idziecie? Ja mówię, no żeby dojść na szczyt. Nie? No ale wy po drodze się nigdy nie zatrzymujecie, nie robicie zdjęć, nie patrzycie, że ptaszek jest, nie słuchacie szumu liści, tylko idziecie i bez przerwy nadawanie na coś tam. Nie, cieszyć się tym, co wkoło. Nie? Nie. Pięknie, piękna okolica. Ale nawet tego nie dostrzega. Nie dostrzega tego, bo on nie dostrzega tego, co dobre. Nie? A to, co złe, to... No ma tak wyostrzoną tą lornetkę, że wszystko, co tam gdzieś się komuś tam wydarzy, to już widzi. Już chętnie oceni. A nie widzi tego, co dobre. I oczywiście nie chcę mówić o nim. Chcę, żebyśmy zrobili sobie taką refleksję, bo zaraz przechodzę do Nowego Testamentu, żeby każdy z nas się zastanowił. No właśnie, czy ja nie jestem czasem już jak ten jałowiec na tym stepie, nie? Kolczasty i kwaśny. No, wszyscy mnie jeszcze tolerują, ale no właśnie, ale jak jest naprawdę, nie? Czy chętnie... O, przyszła Ola, super! Jak fajnie, że Ola przyszła, nie? Albo przyszedł Adam, no. Dobra, no, 2 godziny jakoś trzymamy, nie, z nim, nie? A potem niech już idzie, nie? Jak jest, nie? Jak jest? Jakie jest życie? Czy to życie na jałowym gruncie? Jakoś muszę żyć, no przecież, co mam zrobić, nie? To jest jakby to pierwsze. Drugie to oczywiście to, co w tym psalmie. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan, czytam od 7 wiersza. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, a w roku posuchy nie frasuje się i nie przestaje wydawać owoców. Czyli dokładnie jest to samo, co było w psalmie pierwszym. Znowu jest ten kontrast. Nie? Pusto, sucho, kolczasto, kwaśno, jałowo i zielono, obficie, radośnie. Oczywiście, każdy może wybrać. Nie? I tak jak Pan Jezus powiedział, nie od obfitości dóbr zależy szczęście w naszym życiu. Oczywiście, ja sam lubię mieć dużo rzeczy. Ja na przykład szokuję niektórych ludzi, bo tam, wiecie, jest tak, że to ktoś chodzi na zakupy, to w ogóle jest źle, nie? To jest nie trendy, jak się to mówi, nie? A ja zawsze mówię, że ja lubię chodzić na zakupy. Ja bardzo lubię chodzić na zakupy, nie? Lubię sobie coś kupić fajnego. Nie? I to nie o to chodzi, żeby nic nie mieć, nie? Że był taki kiedyś, taka moda, że biedny to szczęśliwy, nie? Nie, to nie jest prawda, nie? To nie od ilości dóbr, nie o to chodzi, czy masz dużo, czy masz mało. Będziesz szczęśliwy, nie? A od bliskości z Bogiem. Użyję tego słowa, zakochania się w Bożym prawie, w Bożym zakonie, w Bożych zasadach. Zakochania się. Ja tam posunę się dalej, on tam mówił o upodobaniu, a ja pociągnę. W zakochaniu się w tym. Wtedy jesteś szczęśliwym człowiekiem. Jesteś. I to myślę, że wielu to może powiedzieć, tak, nie, tak jest. Tak jest. No nie, a te rzeczy... Mogę mieć dużo i być nieszczęśliwy, albo mieć mało i nieszczęśliwy, i odwrotnie, i tak dalej. To nie ma nic do rzeczy. I no ja powiedzmy,
ileś tam miejscach na świecie byłem. I niektórzy mogą powiedzieć, ty to normalnie, super, nie? To nie o to chodzi. To zawsze były rodzynki na cieście. To nie był ten sens. Bo to jest tylko coś chwilowego, nie? Fajnego, bo oczywiście ja zachęcam wszystkich. Tutaj Krzysiek mówił, że on zawsze marzył, żeby podróżować. Nie? O, czytał Szklarskiego, i ja tam Tomek, kto czytał Tomka, to wie, jakie tam on przygody miał, nie, w dzieciństwie. Tak, oczywiście, to jest bardzo, to jest super rzecz podróżować. Widzieć nowe miejsca, spotykać nowych ludzi. Oczywiście zawsze można podróżować jak Krzew Kolczasty. Wiecie, jak podróżuje Krzew Kolczasty, nie? No. Woda za gorąca, za zimna, oni za wolno, za szybko. No, wraca po 2 tygodniach i mówi, aż się umordowałem na tych wakacjach. Nie? Można, nie? Tak, nie? A można się cieszyć wszystkim. I też jeżdżąc po całym świecie można być niezadowolonym, nie? Bo to nie o to chodzi. To, co tu w środku jest. Nie? A Pan Bóg mówi, jeśli zakochasz się w moim prawie, w moim słowie się zakochasz, to będzie... Był tu ktoś zakochany kiedyś? To wiecie, o czym się myśli, nie? No, ja mogę tak nawet, nie? Tak. O czym się myśli? O czym myśli zakochany? No, o obiekcie, w którym się zakochał. Cokolwiek to jest, nie? Nawet... Tak. I to jest to, co nam w środku siedzi, nie? Tam coś mu mówią, nie? Tam, wiecie, taki 16-latek zakochany, to jedni przeżyli, inni zobaczą to. To siedzi i tak. Co? Co? A co ja jestem? Gdzie w ogóle? Nie? W ogóle to będzie, gdzie jest, nie? Bo ten obiekt go tego interesuje. Nie? Oczywiście nie to jakby jest krawędź tylko. Ale to jest to właśnie, co tutaj tekst biblijny zachęca, aby w ten sposób podejść w ogóle. Oczywiście, bo można otworzyć i przeczytać. Znowu muszę iść coś tam. No tak. Albo, no wiesz, no, może bym tam coś zrobił, ale wiesz, jako chrześcijanie, bo tutaj w liście jest napisane, żeby tego nie robić, no to no nie, no to nie będę robił. No tak, mówi zakochany. No nie. Tutaj cały psalm 119 jest właśnie o tym. On mówi, tam Dawid cały czas mówi o tym zakonie, o tym, że to jest jego radość, nie? Że to jest jego miłość, że on tym się fascynuje, że tym żyje, że to jest pochodnia jego, nogą jego, nie? Że ona mu świeci, że on o niej rozmyśla, rozważa. I ja nie wiem, nawet się kiedyś zastanawiałem, żeby w ogóle cały ten psalm tutaj jakiś przygotować pod kątem i chyba to zrobię, trochę jeszcze raz powtórzę pewne rzeczy, właśnie w stosunku Dawida do Bożego Słowa. Jak on patrzył na to? Co było dla niego wartością? Bo to nie jest byle kto, wiecie. Dawid to jest chyba największy król. Nie? No, nie chyba, ale największy. Największy król. Jak to Bóg powiedział, człowiek według mojego serca. Tam swoje zrobił, nie? To nawet nie musimy mówić, bo to nie ma takiego, co by nie zgrzeszył. Ale on nieustannie powtarza. Znowu muszę iść do świątyni. Abym se pospał. Nie? Nie, on mówi w psalmie, z radością szliśmy do świątyni, nie? Z radością, bo tam z Bogiem się spotkamy. On już w sobotę, nie? Zresztą, co tam Dawid? Pamiętacie swoje początki? Kto pamięta swoje początki? Jutro niedziela, idę do zboru, nie? Miał tak ktoś? A może ktoś jeszcze ma tak, nie? Wow! A słyszałeś, co on powie? A ty... Nie? No, myślę, że to tyle. Dobra, żeby kończyć, to nie znaczy, że będzie krótko, ale powoli do końca Nowy Testament, Ewangelia Mateusza. I teraz troszkę, niestety, przepraszam za sformułowanie niestety, trochę poczytamy. Najpierw przeczytam sam koniec. I to jest strona 1035 i to jest ten fragment, który mówi o dwóch fundamentach. Dwa fundamenty, to jest 7,24.
Ale tak może palcem sobie tak załóżcie, bo zaraz przejdziemy w drugą stronę. I tu jest tak napisane, 7,24, Ewangelia Mateusza. I tu jest tak, każdy więc, kto słucha tych słów moich, no i wystarczy, że słucha. Nie. I wykonuje je. Nie? Będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, a on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz ich nie wykonuje, ich przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzył na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych mów, zdumiewały się tu. A to może już nie, może to już nie. Znowu przeciwstawienia. Posłuszny słowu? Słucha i wykonuje? O, słucha i interpretuje. Nie? Nawet nie powiem, że wykonuje, tylko interpretuje. Mówi, no częściowo się zgadza. Nie? Nie, żeby wszystko odrzucił. Będzie przyrównany do tego, który zbudował dom na piasku. Nie? I teraz, wiecie, tak jak w piątek się modliłem o ten tekst, to no wiesz, że Bóg mi pokazał coś takiego i tak trochę się biłem z tą myślą, może by jakoś to ominąć, ale myślę, że chyba jednak trzeba to zrobić, nie? Bo to o jakich słowach mówi tutaj Pan Jezus? W jakim kontekście w ogóle Pan Jezus to powiedział, że kto słucha moich słów, ten będzie, wykonuje, ten będzie przyrównany do męża. W którym momencie jest akcja? To pamiętam. Kazanie na górze. Pan Jezus skończył kazanie na górze, czyli wszedł na górę, jak wiecie, to na początku możemy czytać 5 rozdziału. Tutaj, a gdy Jezus widząc tłumy, wstąpił na górę, 5 rozdział Ewangelii Mateusza. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. Nie? Czyli chodził Pan Jezus, pewnego dnia wszedł na górę i powiedział kazanie do zebranych. I jak powiedział to kazanie, to mówię, a teraz, kto słucha te słowa, które powiedziałem przed chwilą i wykonuje, ten będzie przyrównany do tego. A kto słucha i nie wykonuje te słowa, które powiedziałem, będzie przyrównany do tego. Ten będzie, ten się ostoi, a ten się nie ostoi. O jakie słowa? Wsiądź się wygodnie, bo przeczytam całe kazanie na górze. I myślę, że to nie o to chodzi, żeby przelecić tekst. Chodzi o to, żeby czytając odświeżać, myśleć, zastanawiać się. Bo Pan Jezus mówił pewne rzeczy do ludzi i oni tych rzeczy słuchali i przyjmowali do siebie. Jedni odrzucali, mówili, dobrze, a inni, to do mnie. I teraz jakby prześwietlali, może to nie jest najlepsze słowo, ale prześwietlali swoje życie i jakby przystawiali do siebie. Myślę, że dobrze jest czytać sobie. Ja będę czytał na głos, bo może komuś nie chce czytać. Przeczytamy sobie całe kazanie na górze, też 3 rozdziały. Ale myślę, że żeby słuchając, czytając, prześwietlać siebie i patrzeć. Nie? Bo to, co na końcu, to jest obietnica. Tak? Nic cię nie pokona. Czy ktoś tego nie chce? Każdy tak chce. Nie? Nic cię nie pokona. Żadne nieszczęścia cię nie pokonają, jeśli będziesz słuchał i wykonywał te słowa. A słowa te, to wiecie, ci, co czytali kazanie na górze, no, czasami nie są takie wygodne, jakbyśmy chcieli. Myślę, że to zajmie nam 5 minut, więc jedziemy. Od początku kazanie na górze. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący,
albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają im pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Albowiem kto by rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczał tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał. A kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto gniewa się na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź najpierw i pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje cię gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść na do piekła. A jeśli prawa ręka twoja ci gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przetrzeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto by opuszczoną poślubił cudzołoży. Krzywoprzysięstwo jest taki podrozdział. Słyszeliście także, iż powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgą, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa, białym lub czarnym. Niech więc mowa wasza zawsze będzie tak, tak, nie, nie, co ponadto jest od złego. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, który chce od ciebie, kto się z tobą procesować, zabrać szatem, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żeby szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złym i dobrym, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakoż macie zapłatę? Czyż i celnice tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą,
jak to czynią obłudnicy w synagogach, na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. A ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stając na rogach i w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. A ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który w ukryciu jest, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, ojciec was, czego potrzebujecie, ale przedtem, zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam i ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. A ty, gdy pościsz, namaść twarz swoją, głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam i będzie serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jaką będzie. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzać. Nie możecie Bogu służyć i mamonie, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie jest czymś, nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie. Nie sieją, nie żną, ani zbierają do gumien, a ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zaczniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu troszczycie się? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują, nie przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w swojej całej chwale nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wyrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc o i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się przyodziewać będziemy, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dość ma dzień utrapień swoich. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak mu powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w twoim oku, obłudniku. Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte, nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie oszarpały was. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto kołacze, temu otworzą. Czy jest ktoś między wami człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.
A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki jest bowiem zakon i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Wewnątrz są zaś wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo, które wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca w ogień. Tak więc po owocach ich poznacie. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Przeszliśmy cały tekst. 10 minut. No to jest kazanie najlepsze na świecie, tak? Najlepsze na świecie kazanie. Właściwie, jak się dokładnie spojrzy na nie, to powiem, już kończę, to tam jest zawarte wszystko. Pan Jezus poruszył wszystkie tematy. Wszystkie. Od pokory, przez modlitwę, przez życie. Wszystkie tematy zostały poruszone. I zostały ustawione we właściwym miejscu. No, bo wtedy w Izraelu było dokładnie tak, jak dzisiaj w Polsce, w Katowicach. Jest dokładnie tak samo. Jest miszmasz. Każdy tam. Jedni mówią tak, inni mówią tak. A Pan Jezus mówi: tak, taka jest prawda. Takie są prawa Bożego Królestwa. Nie tam, bo ojcowie tak powiedzieli, a ten tak zinterpretował, a my uważamy, że tak, a ten mówi, a wiesz, bo są cztery koncepcje na to i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus to wszystko poprostował. W jednym kazaniu, nie? Które 10 minut przeczytałem, może on trochę mówi dłużej, nie? W jednym kazaniu wszystko poprostował. I mówi: tak, taka jest prawda. To jest ta prawda, o której tutaj Paweł zachęcał Tytusa do mówienia, nie? To jest prawda. To, co tu było napisane, to jest prawda. Wszystko, co jest niezgodne z tym, to nie jest prawda. Ale to nie tylko, żeby powiedzieć. Nie? No, Pan Jezus powiedział, podniósł tak poprzeczkę i mówi: no teraz martwcie się. Nie? Nie, powiedział: każdy, kto słucha tych słów i wykonuje je, czyli jego nastawienie jest właśnie takie, pokochał to kazanie, nie? To można nie kochać wszystkich kazań oprócz tego. Nie? I można skasować. Pokochał to kazanie. Upodobał sobie to kazanie. Każdy, kto powiedział: tu, to jest ten drogowskaz, ta busola, tak, to jest ta mapa. Jak żyć? Bo wiecie, jak żyć, to tak ze 3000 lat już ludzie się zastanawiają, nie? Od starożytności. Mnóstwo różnych filozofów starożytnych, współczesnych. Każdy zastanawia się, jak żyć. I to oczywiście nie jest jakaś przytyk dla nich, bo oni naprawdę szukają odpowiedzi, jak żyć. I są różne koncepcje, nie tak, a tam nawet trudno tutaj szkoda wymieniać. Ale Pan Jezus powiedział: jeśli chcesz żyć obficie, jeśli chcesz, żeby twoje życie obfitowało właśnie, jak teraz na koniec porównam suchy krzew i zielony krzew, nie? Dwa stoją, nie? Jeden suchy, kolczasty, i drugi piękny, zielony, nie? Z kwiatami, może jak ktoś lubi. I to takie mogą być życia, takie i takie. I jeśli chcesz, tak jak powiedziałem na tej mrówce na początku, jej się wydawało, że zawsze życie takie będzie, nie? Słoneczko świeci, ona sobie leży i przecież tak zawsze będzie. Nie, życie jest pełne sytuacji różnych, i dobrych, i złych. I nie unikniemy tego, nie da się żyć bez trudnych sytuacji. Nie ma takiej opcji. Chociaż niektórzy nas zapewniają, że można, nie? To trzeba wykupić polisę tam jakąś i wtedy jesteś bezpieczny. No nie, to nieprawda. Nie? I Pan Jezus mówi: jeśli będziesz słuchał moich słów, te, które powiedziałem, które tu przeczytaliśmy, tak, tak poukładasz system wartości, tak i to będzie to, o czym myślisz,
to będziesz jak ten dom na fundamencie. Będą się walić. Wszystkie domy wkoło, które na piasku były zbudowane, się rozpłyną, razem z powodzią pójdą. Nie? Ci, którzy widzieli te ostatnie te powodzie, nie? To widzieli, jak to wszystko, nie? Wszystko szło z wodą. Nie? Tam, nie? Samochody, mosty, domy, tam wszystko. Popłynęło, wszystko. Pani mówi, albo żyj tak, jak ja mówię. Wiecie, to proste, nie? Ktoś podał receptę. No. Właśnie. Ktoś, pan jest podał receptę. Mówi, tak. Oczywiście, szczerze, to nikt nie jest w stanie wypełnić tego, nie? Bo to każdy, ja mogę mówić za siebie, ale kierunek jest istotny, nie? Kierunek. Taki jest kierunek, Pan Jezus mówi. To jest prawda, to jest wartość i teraz ty idź w tym kierunku, w tym właściwym kierunku, bo możesz błądzić. Arystoteles napisał to, Platon napisał to, Heidegger napisał to i teraz ty siedzisz i zastanawiasz, który z nich miał rację, nie? Którą mamy wersję przyjąć? Pan Jezus mówi, przyjmij to. Idź w tą stronę. Oczywiście to będzie długa droga. Jedne rzeczy się uda już łatwo dzisiaj, nie? A inne są trudniejsze, ale to jest, ale ważny jest kierunek. Znamy drogę, znamy cel i wiemy, w którą stronę mamy iść, którą drogą. Pan mówi, będziesz szedł tą drogą, przyjmiesz te wartości, to będziesz jak ten dom na fundamencie. Nic cię nie zmoży. Nic. Będą przeróżne sytuacje. Nie? Nic cię nie zmoży. I to jest obietnica no, dla tych najlepszych. Nie? No nie, bo to przecież nie z nas. Nie? To wszystko z Bożej łaski i z Bożej mocy. Nie? Ale właśnie nasze zakochanie się, nasze upodobanie, to jest kluczem. Upodobałem se Boży zakon i, no powiem inaczej, upodobałem se kazanie na górze. To jest coś, co się smakować tym. Nie? I chcę w tą stronę iść i chcę codziennie go smakować, tak jak te lody czekoladowo-wiśniowe, nie? Smaczne. Mam nadzieję, że dzisiaj będą jeszcze. To jest to i Pan Jezus mówi, jeśli tak będziesz myślał, w tą stronę, nie? To nic ci się nie zmoży cię. Każdą pobudź przeżyjesz. Każdą. Bo taka jest Boża obietnica.